Dzień dobry Państwu, Piotr Niemczyk, Obywatele News. Dzisiaj delegacja obywateli RP odwiedziła Kancelarię Sejmu i Biuro Podawcze. Zobaczmy, co się stało. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, bo będziemy składać zapytania do Kancelarii Sejmu związane z zakazami wstępów do Sejmu dla obywateli. Pana. Już. Przepuszka pana i proszę na zewnątrz. Od waszego. Czy nie mogę używać aparatu? Ale czy to nie jest zabronione? Nic takiego nie robimy. 29 lutego odbywała się w Sejmie konferencja poświęcona żołnierzom wyklętym, organizowana przez klub parlamentarny Lewicy. Byliśmy na tę konferencję zgłoszeni, znajdowaliśmy się na liście gości. Okazało się przy wejściu, przy bramce, że nasze nazwiska są z tej listy wykreślone. Po zapytaniu, dlaczego nikt z nas nie uzyskał żadnej odpowiedzi, padały kuriozalne odpowiedzi typu, bo Kancelaria Sejmu straciła do Państwa zaufanie. Te zakazy mają długą historię. Zostały wprowadzone w zasadzie w październiku 2016 na mocy nowelizacji zarządzenia marszałka Sejmu, który zamknął teren wokół budynków Sejmu dla obywateli. Od tego czasu ja na przykład mam permanentny zakaz, czyli to już obowiązuje 4 lata. Te zakazy są bezprawne. Artykuł 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje obywatelom udział w posiedzeniach organów kolegialnych, jakim jest Sejm. Prawa te można odebrać jedynie wyrokiem sądowym. Zakazy były wydawane w bardzo dziwnych sytuacjach. Na przykład jeden z naszych kolegów dostał zakaz za to, że stanął na tym terenie z biało-czerwoną flagą. Sądy administracyjne, do tej pory próbowaliśmy tej ścieżki administracyjnej, uważają się niestety w tej sprawie za niewłaściwe i sprawę oddalają. Czyli co, okazujecie się być bezsilni, to znaczy na waszym przykładzie jest łamana wprost konstytucja, no bo się nie da stwierdzić, że na podstawie jakiegoś wewnętrznego zarządzenia co najmniej regulamin Sejmu powinien to bardzo jasno stwierdzić. Jesteście pozbawieni praw obywatelskich, które są wam zagwarantowane przez konstytucję. Tak. Okay. Tak, to znaczy ta bezsilność, to jest trochę chyba szerszy kontekst. To trzeba by w szerszym kontekście na to popatrzeć, a mianowicie w kontekście generalnie tak zwanej rozproszonej kontroli konstytucyjnej. Prawa konstytucyjne nie tylko w tym miejscu są naruszane. I tak jak udało się przełamać na przykład niekonstytucyjną ustawę o zgromadzeniach i w zasadzie dzięki postawie sędziów, którzy wprost z konstytucji orzekali w tych sprawach, już co najmniej kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset, uznając, że na przykład kontrdemonstracja w zgromadzeniu cyklicznym, które odbywa się mniej niż 100 metrów, no tam z tych przepisów to obecnie niekonstytucyjnych wynika, sądy uznają, że ona jest w porządku, tak? Znaczy wprost konstytucji, artykuł 57 policja zdaje się was, próbuje wam reaguje, mandaty lub jakieś tam... Policja reaguje, też nie zawsze, bo na przykład 11 lipca 2017 roku nas usunęła, w 2018-2019 już nie, a wręcz przeciwnie, chroniła nawet kontrdemonstrację, która odbywała się mniej niż 100 metrów od zgromadzenia cyklicznego, jakim jest Marsz Narodowców. Marsz Narodowców. Natomiast tu się wydawało, że sprawa powinna być dość prosta do przełamania, bo ten przepis jest, no on jest dość absurdalny. Wydawało się, że ten zakaz jest dość prosty, przede wszystkim do ośmieszenia. Stąd była ta nasza akcja prowadzona przez
ponad rok w zasadzie. Liczyliśmy na to, że uda nam się nakłonić parlamentarzystów, tak zwanych opozycyjnych, do tego, żeby stanęli z nami ramię w ramię i z tym zakazem zawalczyli. Z jakichś powodów nie udało się tego zrobić do dzisiaj. No tak, ale nawet pamiętam, że wjechaliście, to wygodne. Wjechaliście w bagażniku posła Petru, czy kogoś z klubu Nowoczesnej. Rozumiem, że jednej z posłanek grożą jakieś konsekwencje karne. Więc tu nie tylko jest, że tak powiem, immunitet poselski nie chroni osób, które są, że tak powiem, współuczestnikami pewnej akcji parlamentarzystów, ale wręcz ten immunitet jest dyskusyjny, jeżeli można takiej osobie, przeciwko takiej osobie prowadzić postępowanie karne. No, cały czas widzę, że to jest jakaś, nie wiem, szczególnie ostra restrykcja państwa w stronę obywateli zainteresowanym przebiegiem prac sejmowych, tak? W sytuacji, kiedy to jest najważniejszy organ ustawodawczy w państwie. I tym bardziej niepojęte jest, że można, nie wiem, decyzją komendanta Straży Marszałkowskiej, czyli człowieka, który nie jest upoważniony do tworzenia prawa, łamać konstytucję. Rozumiem, że taka jest logika waszego działania. Tak. Konstytucja mówi również o tym, że nie można odebrać praw obywatelskich inaczej niż prawomocnym wyrokiem sądowym. W tym przypadku te prawa obywatelskie odbierane są arbitralną decyzją jakiegoś urzędnika kancelarii Sejmu czy też Straży Marszałkowskiej. Więc mamy tutaj do czynienia z jawnym gwałceniem podstawowej zasady odbierane są prawa obywatelskie w sposób oczywisty. Drugi aspekt istotny tego wszystkiego to jest to, że nam się kiedyś udało w pewnym sensie sprowokować senatora Bogdana Klicha do tego, żeby rzeczywiście z takim transparentem z nami stanął. To znaczy z jakim transparentem? Z to zaraz powiem. Natomiast istotne było to, że wtedy, kiedy on z nami był, to rzeczywiście chroniąc nas swoim immunitetem, doprowadził do tego, że Straż Marszałkowska nie mogła tak agresywnie interweniować. To się działo na podjeździe sejmowym, więc w zasadzie żadne istotne miejsce. A na transparencie napisane było: opozycjo, tak się łamie bezprawie. To mógł być sukces opozycji. Nie skorzystali z jakichś powodów z tego. Czyli co? Czyli, z tej możliwości. Czyli jesteście przekonani, że gdyby posłowie opozycji rzeczywiście wspierali was w trakcie tych protestów dotyczących odebrania prawa wstępu na teren Sejmu, to ten przepis byłby odwołany, tak? Albo przestałby być realizowany, tak jak na przykład ustawa o zgromadzeniach, w której nawet policjanci czasami czują się niepewnie, mając świadomość, że ta ustawa łamie prawa obywatelskie. Śmiem twierdzić, że byłby martwy. Wspomniałeś o tej historii z bagażnikiem. Mniej istotny w tym wszystkim jest bagażnik, bo to środek techniczny, kompletnie nieistotny. Istotne jest zupełnie co innego, a mianowicie to, że tam wtedy będąc posłami z immunitetami, byliśmy całkowicie bezpieczni. Straż Marszałkowska nie miała odwagi, nie miała czelności w żaden sposób interweniować, choć widać było, że mają na to ogromną ochotę, ale nie mogli tego zrobić, bo jednak musieliby połamać immunitet poselski. Tak jak nie zrobili tego wtedy, kiedy stanął z nami senator Bogdan Klich. No cóż, no to znaczy, że bez bardzo wyraźnego wsparcia przynajmniej opozycji parlamentarnej, no pozostaje tylko obywatelskie nieposłuszeństwo, tak? Można z kamerą wejść? Nie. A dlaczego nie można z kamerą wejść? Dlaczego nie można z kamerą wejść? Na biuro podawcze nie wchodzimy z kamerą. Dlaczego? Takie rozporządzenie jest. Czyje? Marszałka. A gdzie ono Którego jest, marszałka? Gdzie ono jest napisane? Gdzie można zobaczyć to rozporządzenie? Nie muszę się panu tłumaczyć. Musi pan. Pan ma mundur funkcjonariusza państwowego, jestem obywatelem tego państwa. Musi pan się tłumaczyć. Czy wchodzą panowie na biuro podawcze, czy nie? Słucham? Czy wchodzą panowie na biuro podawcze? Tak. Poproszę mnie. Dziękuję.